Witam Państwa serdecznie. Ta flaga, którą Państwo widzą, poddana pod muchą wiatru, ale to na szczęście nie jest taki wiatr jak wczoraj. On po pierwsze wieje akurat chyba z najlepszego kierunku, z jakiego może wiać, ponieważ trafia na zaporę. Tu jest taka gigantyczna zapora zbudowana. Po drugie, nie jest tak silny jak wczoraj. No i w związku z tym myślę, że jednak ten wiatr nie będzie się wzmagał. Rano w ogóle nie wiało, to była piękna, słoneczna pogoda, było bezwiecznie. Po południu zaczął się ten lekki wietrzyk. Myślę, że nie powinien stanowić przeszkody dla przeprowadzenia konkursu. Do 3 razy sztuka. I oto nasz Marcin Bachleda, 19-letni skoczek z Zakopanego, z WKS-u Zakopane. Niespełna 19 lat. Rywalizował o miejsce w ekipie z juniorem jeszcze, Tomkiem Pochwałą. O, lepszy był na treningach nieco od Tomka i dlatego jego jako czwartego postanowił wystawić w ekipie Apoloniusz Steiner, ale tym skokiem oczywiście Marcin no, nie zachwycił, potrafi skakać dalej. I 10 Michał Doleżal, 10 w kolejności. W ubiegłym roku imponował formą, kilka razy na wysokich pozycjach, w pierwszej dziesiątce nawet w Pucharze Świata, w turnieju 4 skoczni bardzo się nam podobał. No, wtedy zazdrościliśmy Czechom, że mają Michała Doleżala. No, Wojciech Skupień, tak się rozgadałem na temat Niemca, że przegapiłbym start naszego reprezentanta. Tymczasem ładny skok w wykonaniu Zakopiańczyka. Właściwie mieszkańca Poronina. Troszkę się martwiłem o Robert Mateja z Chochołowa. No też ponad 100 metrów i też powinien być w serii finałowej. Jakoś tak wmówił sobie Mateja, że ta skocznia w Lahti mu nie odpowiada. Z taką dużą rezerwą podchodził do skoków na tym obiekcie. Prawdę powiedziawszy, no nawet zastanawiałem się, czy stać go będzie przy tej takiej psychicznej blokadzie na to, żeby tutaj wywalczyć miejsce w pierwszej 30, no ale to już jest faktem, ponieważ Mateja ma numer 30. Coraz mocniej bije mi serce, myślę, że Państwu też. Czym bliżej skoku Adama Małysza. Martin Helwart z 41 numerem. No, pozbierał się szybko po tym wypadku. Natomiast Andreas Witthels, który też był wówczas w samochodzie, w którym zginął ich trener Alois Lipburger, mocniej kontuzjowany. Nie przyjechał to na Mistrzostwa Świata. Rozmawiałem dzisiaj z jednym z austriackich dziennikarzy. Mówi, jeszcze jest w szoku. Rozbity psychicznie. A Helwart jakoś na szczęście niewiele ucierpiał. I w dobrej dyspozycji 117 metrów obejmuje prowadzenie. Janne Ahonen. Jedna z największych postaci ostatniej dekady, ostatnich 5 lat w skokach narciarskich. Wiele tytułów. Daleko, bardzo daleko. Zadowolony Janne Ahonen, bo jakże być niezadowolonym po takim skoku gdzieś tam w odległości tego jury distance, tej odległości jury, która tutaj wynosi 126 metrów i która oznaczona jest podobnie jak punkt K czerwoną linią. 124,5 metra. Janne Ahonen, bardzo dobry skok. Jednego z sędziów dostał nawet 20 punktów od sędziego norweskiego, od innych po 19, 19,5 od sędziego niemieckiego. No i oczywiście zadowolony Mika Kojonkowski. 124,5 metra, bardzo wysoka nota Janne Ahonen. Martin Schmidt, a potem Adam Małysz. Oj, nie będzie łatwo o ten złoty medal. Nie będzie łatwo. Martin Schmidt też wrócił do dużej formy. Też daleki skok. Przypomniał o sobie Martin Schmidt.
On broni tytułu mistrza świata właśnie na dużej skoczni. Wywalczył złoty medal 2 lata temu w Bischofshofen. Bo w Ramsau, gdzie odbywały się całe mistrzostwa, nie ma dużej skoczni, tylko średnia. Tyle samo, dokładnie tyle samo, co Janne Ahonen. Ale jest na drugim miejscu. Nota jednego z sędziów zdecydowała. No i proszę Państwa, Adam Małysz. Piotr Fijas z kamerą, Apoloniusz Steiner z chorągiewką, Adam na rozbiegu. Wspaniały skok Adama Małysza w pierwszej serii. Nie ma wątpliwości, że Małysz jest królem pierwszej serii, oby podobnie było w drugiej. Zadowolony Apoloniusz Steiner. No mamy już pół złotego medalu. Teraz trzeba sięgnąć po tę drugą połówkę, ale to gdzieś mniej więcej za 50 minut, może za niespełna godzinę. Podelektujmy się jeszcze tym skokiem Adama Małysza. Wspaniała sceneria. Gęsty śnieg, nienaganna sylwetka. Choć nie dostał 20 od żadnego z sędziów, ale 126 metrów. Niewielka przewaga nad Janne Ahonenem. 2,2 punktu. 2,7 punktu nad Martinem Schmidtem. Ale to niech oni się teraz martwią. No wyraźnie ta wielka trójka, o której się mówiło, Małysz, Ahonen, Schmidt, wyraźnie prowadzi po pierwszej serii, bo potem już Helvard ma sporą przewagę, sporą stratę. 17,7 punktu. Hanawald czwarty, Hanawald piąty, 20,4 punktu. Taka jest sytuacja po pierwszej serii w czołówce, ale między pierwszą tą wielką trójką różnice niewielkie. Adam Małysz pierwszy, 126 metrów, 135 punktów. Na drugim miejscu Janne Ahonen, 2,2 punktu straty. Skok o 1,5 metra krótszy, podobnie jak Martin Schmidt, też 1,5 metra mniej, ale traci do Adama Małysza 2,7 punktu. No, wczoraj w tych wiecznych warunkach 82,5 metra, dzisiaj 88. Czy jesteś zadowolony z dzisiejszego skoku? No nie, to jest bardzo zły skok, skoczyłem teraz. Jak oceniasz swoje szanse na udział w drugiej serii konkursu? O, uważam, że się nie łapnę. Nie ma szans, żeby wejść do 30 z takim skokiem. Słuchaj, jakie nastroje w polskiej ekipie po serii próbnej? Rozmawialiście na górze? Nastroje w polskiej ekipie bardzo dobre są. No nic, trzymamy na razie za Adamem. Powodzenia. Dziękuję. Słuchaj, 109, 107 metrów dało ci to 9. pozycję, czyli pewne miejsce w drugiej serii. Jesteś zadowolony z tego skoku? No nie całkiem, jeszcze trochę się pojawiły te stare błędy, które popełniałem. No, skok mógł być lepszy. Jak skoczyć się na tej skoczni w Lahti? No, niezbyt dobrze. Jeszcze nie skoczyłem tutaj dobrego skoku. Czyli stać cię na jeszcze więcej. Tego ci życzymy. Jakie nastroje w naszej ekipie? No, nastroje są super, ekstra. Jest w porządku. To fajnie tak trzymać. Dziękuję. Trzymaj się. Pozdrawiamy. Panie profesorze, Adam bardzo często, prawda, podkreśla, że myśli, koncentruje się na skoku, nie myśli o tym, żeby wygrywać. Czy dzisiaj jest podobnie, jak pan myśli? Czy udało się wam to osiągnąć? Wszystko przebiega normalnie. Adam jest przygotowany normalnie i ciągle to powtarzamy. Jest dobrze, jest normalnie i czekamy na drugą serię. Nieźle wypadli też pozostali nasi reprezentanci. 19 jest Wojciech Skupień, 23 Robert Mateja. Tak, pomimo tego, że skakali w gorszych warunkach jak ich koledzy, wypadli rzeczywiście bardzo dobrze w pierwszej próbie i jeszcze w drugiej serii mają szansę poprawić się pozycję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, witam was serdecznie. Widzieliśmy was wczoraj. Wielu polskich kibiców niestety musiało wyjechać, miało takie rezerwacje. Jak się wam udało zostać jeszcze na dzień dzisiejszy? No to już przewidzieliśmy to, że warunki mogą uniemożliwić rozegranie konkursu wczoraj. Dlatego postanowiliśmy zostać dłużej. Skąd przyjechaliście? Z Warszawy, z Sieradza, z Gdyni, z Krakowa. Ludzie są z całej Polski. Pierwsze refleksje po tej pierwszej serii skoku? No jest super. Wiedzieliśmy, że Adam będzie najlepszy, że będzie pierwszy i że nie odda prowadzenia. Inni też są mocni, ale Adam jest najlepszy. Różnice jak na razie są minimalne. Jak oceniasz, jak potoczy się ta druga seria? Ja myślę, że Adam zdecydowanie wygra, ponieważ w tym sezonie ani razu jeszcze prowadzenia nie oddał, także teraz to się powtórzy na pewno. Dziękuję wam bardzo. No i trzymamy kciuki za Adamem. A tu już Robert Mateja.
Mateja. W powietrzu. O, niezły skok, dobry skok Roberta Matei. Choć on niezadowolony, ale wszystkie skoki tutaj treningowe i w serii kwalifikacyjnej były gorsze od tego skoku, który teraz oglądamy. Poprawił się o 2 metry w stosunku do pierwszej serii, w której miał 107, teraz 109 metrów. Oczywiście to były drobne błędy w powietrzu, korekta rękoma, ale telemark zaznaczone ładnie, lądowanie prawidłowo, w związku z czym niezłe oceny od sędziów. Nie wiem dlaczego Niemiec 16,5 punktu, na szczęście te skrajne noty się odrzuca. 19 po pierwszej serii. I Apoloniusz Steiner. A nad nim Piotr Fijas z kamerą. No, ułożenie prawidłowe na rozbiegu i teraz te ostatnie 6 metrów przy wyjściu z progu mają kapitalne znaczenie. No, w granicach 105, tak myślę, metrów skok Wojtka. Chyba nie dalej niż w pierwszej serii, w której miał 108,5, co dało mu 19 lokatę. Wolniutko spadają te śnieżynki, co znaczy, że wiatr w ogóle nie przeszkadza skoczkom. 100 metrów tylko, 100 metrów w tej serii i na 10 miejscu Wojciech Skupień. Martin Helwart. Mówiłem, że szybko się pozbierał po tym tragicznym wypadku samochodowym. On był w samochodzie właśnie z trenerem Lipburgerem, który zginął. I oprócz nich jeszcze Witthels, który jeszcze nie jest oczywiście w formie, a Helwart skacze bardzo daleko. Od czasu, kiedy był potrójnym wicemistrzem olimpijskim w Albertville, ale to przecież już było 9 lat temu, nie udało mu się zdobyć medalu, z wyjątkiem drużyny, ale indywidualnie już potem nigdy nie był na podium, na Mistrzostwach Świata ani na Igrzyskach Olimpijskich. W drużynie owszem. Przed 2 laty Austriacy byli na 3 miejscu, za Niemcami, Japończykami. Podobnie było w Nagano, a w tej drużynie oczywiście był także Helwart. Teraz 125,5 metra, bardzo wysoka nota i oczywiście prowadzenie. No to może dać mu miejsce na podium. Ale wszystko zależy teraz od wielkiej trójki. Martin Schmidt, Janne Ahonen i Adam Małysz. Jest Reinhard Hess jednak, to jest osobisty trener Martina Schmidta. Daleki skok, niezwykle daleki skok Martina Schmidta. Wspaniały skok mistrza świata sprzed 2 lat. No i cieszy się Reinhard Hess. Trudno, żeby było inaczej. Ależ leciał długo i daleko Martin Schmidt w tym skoku. 131 metrów poprawił rekord skoczni Adama Małysza z kwalifikacji. 131 metrów Martina Schmidta i oczywiście w tej chwili zdecydowane prowadzenie w konkursie z bardzo wysoką notą 276,3 punktu. Cieszy się Steyert, jeden z trenerów niemieckich. Cieszył się tam u góry Reinhard Hess, jakby schowany za plecami innych swoich kolegów. Janne Ahonen i potem Adam Małysz. Ten Schmidt na pewno ma medal. Tylko jakiego koloru? Jakie wielkie emocje. Janne Ahonen. Też będzie miał medal. Ale chyba za Martinem Schmidtem. On lądował w granicach odległości jury. 126 metrów bliżej od Schmidta, a przecież mieli niemal identyczną notę po pierwszej serii. Tam pół punktu tylko ich dzieliło. Och, co za emocje, proszę Państwa. Janne Ahonen na drugim miejscu. Za Martinem Schmidtem 125,5 metra w tym skoku. No niemal idealnym technicznie. Po 19,5 punktu dostał od sędziów za ten skok. No i teraz Adam Małysz na rozbiegu. Przed niezwykle trudnym zadaniem po tym wspaniałym skoku Martina Schmidta, który no w jakże cudowny dla niego sposób się odnalazł. Spokojny Adam. Niewielka przewaga po pierwszej serii. No i nie czekał długo, ruszył.
Wspaniale, wspaniale, fantastycznie! Coś nieprawdopodobnego! Jak ja się bałem, proszę Państwa, że on nie wytrzyma tej sytuacji, kiedy jego rekord, świeży rekord, pobił Martin Schmidt. Koło Schmidta Dieter Thoma, a mały 128,5 metra, czy to starczy? Nie, nie wiem, czy starczy. Jednak na drugim miejscu jest Adam Małysz. Za Martinem Schmidtem. Schmidt broni tytułu mistrza świata, a Małysz jest wicemistrzem świata, ale to i tak jest wielki, wspaniały sukces. No, mieszane troszkę chyba uczucia Apoloniusza Tainera. Piękny skok, 128,5 metra, ale jednak po dokładnym zmierzeniu okazało się, to jest elektronicznie tu wszystko mierzone, że jednak Martin Schmidt odnalazł się w jakiś cudowny sposób. Choć przegrywał po pierwszej serii z Adamem Małyszem o 1,5 metra, to jednak ten genialny skok, 131 metrów, poprawił rekord skoczni, ale to jest mało istotne. Istotne dla niego jest to, że został mistrzem świata. Thanks. We can start? Przekaz unilateralny dla Telewizji Polskiej. Witam Państwa serdecznie spod dużej skoczni w Lachty, gdzie Adam Małysz został dzisiaj wicemistrzem świata. Panie Adamie, przede wszystkim serdeczne gratulacje od wszystkich kibiców programu pierwszego, którzy oglądali dzisiejszy nasz program. Naprawdę jest Pan wicemistrzem świata. Przegrał Pan wprawdzie z Martinem Schmidtem, ale po pięknej sportowej walce. Ja myślę, że dzisiaj była wspaniała walka trzech zawodników. W zasadzie mocno walczyło o ten najwyższe podium. Tak jak mówię, ja skakałem bardzo dobrze i cieszę się z tego, że oddałem dobre skoki. Na pewno niektórzy kibice będą zawiedzieni z tego że względu, że uważali, że jestem faworytem i powinienem zdobyć złoto. Ja się tak nie czuję. Jestem zadowolony, że zdobyłem srebro i oddałem dwa dobre skoki. Oczywiście w całej historii Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zdobyliśmy raptem 8 medali, w tym ostatnie 23 lata temu. Czy w jakim stopniu padający śnieg i wiatr wpłynęły na przebieg dzisiejszego konkursu? Myślę, że były różne warunki. Nie było tak jak wczoraj, że było bardzo fatalnie, bo jedni zawodnicy mieli dobrze, jedni źle. Dzisiaj było bardziej podobnie, tylko tak jak mówię, jedni mieli troszkę więcej, tak jak Martinowi udało się w drugiej fazie dostać bardzo dobry wiatr i poszybował bardzo daleko. No, taki jest sport po prostu i jedni mają to szczęście, jedni trochę mniejsze, więc to zawsze jest w danych zawodach. Trzeba myśleć o następnych i oddawać dobre skoki. Przed nami jeszcze konkurs na skoczni znajdującej się tuż obok, na skoczni średniej. Jak ocenia Pan swoje szanse w tym konkursie? Nie będę oceniał żadnych prognoz, nie będę dawał. Myślę, że będę skakał dobrze i walczył na pewno. Na pewno bym chciał walczyć znowu o podium, a jak będzie, zobaczymy. Jeszcze będzie wiele treningów, jeszcze konkursy drużynowe, więc to się okaże. Panie Adamie, raz jeszcze serdecznie gratuluję i jeszcze pytanie do Pana trenera. Jak ocenia Pan dzisiejsze skoki Adama? Czy jest Pan z nich zadowolony? Tak, Adam oddał dzisiaj dwa bardzo dobre skoki. Miał troszkę gorsze warunki niż główny jego przeciwnik, Martin Schmidt. No, on musiał walczyć w trudniejszych warunkach. Myślę, że pierwszy skok mógł być nieco lepszy i to chyba zadecydowało. Po skoku Schmidta tam już nie można było skoczyć dalej. To, że Adam w nieco gorszych warunkach skoczył 128,5 metrów, to jest jego mistrzostwo. Ja się bardzo z tego cieszę. W dzisiejszym konkursie nieźle skakali także pozostali nasi reprezentanci. 17 był Robert Mateja, 28 Wojciech Skupień. Jest Pan chyba zadowolony z postawy swoich podopiecznych? Tak. Zwłaszcza, że ostatnio trochę skakali w kratkę, więc to, że potrafili się zmobilizować, to jest też wielka sprawa. Trzech zawodników w czołowej 30 w Mistrzostwach Świata, w najważniejszej imprezie tego roku. To jest wielki sukces, uważam. Przed nami konkurs drużynowy. Czy ma już Pan koncepcję, jak zestawić drużynę? Kto i w jakiej kolejności będzie skakał? Przed nami jeszcze jutro jeden trening, więc po treningu zadecydujemy, kto będzie skakał, a kolejności nigdy nie zdradzamy, zawsze ją podajemy w ostatniej chwili. Dziękuję bardzo za rozmowę i serdecznie raz jeszcze gratuluję także i Panu, Panie Trenerze, bo przecież to, że Adam Małysz odnosi takie sukcesy, to w dużej mierze Pana zasługa.